Jakie to uczucie udzielenia wywiadu dwóm niedoświadczonym jednak dziennikarzom? Ciężkie, bo zazwyczaj stoję albo siedzę po drugiej stronie i trzymam mikrofon, więc ciężko odpowiadać i czuć się jak ja, jeszcze opowiadać szczerze o sobie. No właśnie. Naszym gościem jest dzisiaj pani redaktor Dominika Baraniec, dziennikarka Radia Kraków oraz, jak może niewielu wie, absolwentka naszej uczelni. Tak jest. No właśnie, ukończyła pani Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Jak pani wspomina ten czas? No to szczerze, w większości nie pamiętam, a reszta to praca. Serio, bo jak się idzie na studia dziennikarskie, to trzeba od początku pracować, żeby cokolwiek osiągnąć, bo inaczej skończy się, tak jak się mówi powszechnie, właśnie w McDonaldzie albo w KFC, a tego chyba nikt z nas nie chce. Właśnie wielu studentów nie pamięta czasów studiów z różnych powodów. No to pod tym względem nie odbiegam, nie? No właśnie, a propos McDonalda, jak już doszliśmy do tego tematu, bo w ogóle o dziennikarstwie, ale też o wszystkich kierunkach humanistycznych mówi się, że to jest to prosta droga właśnie do McDonalda czy KFC, nieistotne w tym momencie, ale jak pani myśli, dlaczego dziennikarstwo jest wciąż oblegane? Ja uważam, że jeżeli ktoś od samego początku się nie stara i nie kładzie nacisku na praktyki, i nieważne czy jest na dziennikarstwie, kulturoznawstwie, politologii lub na jakimś kierunku ścisłym, to nieważne, co będzie studiował, i tak będzie pracował w tym McDonaldzie, ponieważ nic więcej poza tym nie robi, nie? Dlatego ważne jest to, jak wy się tam mniej więcej określicie na samym początku i co wybierzecie, nie? Czyli praktyka czy nie mistrza, naprawdę. I to nieważne, czy dziennikarstwo, czy kulturoznawstwo, bo znam ludzi, którzy po politologii nawet pracują w zawodzie, więc się da. A skąd wzięła się u pani pasja do dziennikarstwa i dlaczego akurat radio, a nie telewizja na przykład? Ja w ogóle studia dziennikarskie wybrałam przez przypadek, ponieważ pierwszym kierunkiem, na który chciałam pójść, była logopedia, ale nie ma takiego kierunku samego w sobie, bo trzeba iść na polonistykę, żeby zostać logopedą, więc zrezygnowałam, ponieważ czytania książek i w ogóle studiowania polonistyki bym chyba nie przeżyła i psychicznie, i fizycznie. Stąd dziennikarstwo, które rozwija na wielu płaszczyznach i można też logopedię w to wplatać. A właśnie jak zaczęła się przygoda z radiem? Dlaczego radio? Że to zaczęło się już na studiach? Dlaczego radio? Bo głos. Ja nigdy nie lubiłam pracować w telewizji przed kamerą, chociaż gdzieś tam mi się to zdarzało. Nie lubiłam pisać stricte artykułów, ponieważ nawet na uczelni mówiono nam, że prasa odchodzi do lamusa, trzeba się przenieść w internet. Z internetem też nie miałam dużego doświadczenia, więc stwierdziłam, że może warto spróbować w radiu i potrenować trochę głos. Ktoś mi tam kiedyś powiedział, że może się do tego nadaje, więc spróbowałam. I spróbowałam na pierwszym roku studiów, więc bardzo wcześnie. I może dlatego gdzieś tam się ta moja kariera powoli zaczęła rozwijać. Właśnie, pracuje pani w Radiu Kraków. To była pani pierwsza praca, czy był jeszcze jakiś przystanek po drodze? Na pierwszym roku studiów zaczęłam pracę w lokalnym radiu u siebie w miejscowości w Nowym Sączu, w Radiu RDN Nowy Sącz. Tam rozpoczęłam praktyki, później prowadziłam swoją audycję, pracowałam w newsroomie i równocześnie też zaczęłam pracę w Radiu Bonus na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. I dopiero Radio Kraków było jako trzecie. No właśnie, a jak wyglądały początki w Radiu Kraków? Jakieś pierwsze wpadki, najtrudniejszy materiał? Powiem wam tak, ogólnie praca w radiu i w ogóle znalezienie pracy w zawodzie to jest tak 80% szczęścia. Uważam, że ciężko się jest wbić tak z marszu i powiedzieć, no przychodzę, więc jestem i super. Ja dostałam się zupełnie na farta do Radia Kraków, ponieważ to było zaraz przed Światowymi Dniami Młodzieży, gdzie dowiedziałam się, że szukają po prostu reporterów tylko na czas Światowych Dni Młodzieży. Stwierdziłam, że spróbuję, bo dlaczego nie? No i zostałam. A jak wygląda typowy dzień dziennikarza radiowego? Wstaję bardzo wcześnie. Czasem o 5, czasem o 6, ale bardzo wcześnie. Codziennie robię przegląd prasy, to znaczy no, muszę wiedzieć, co się dzieje w mieście, w Polsce i na świecie, szczególnie kładąc nacisk na miasto. Przychodzę do pracy, codziennie rano mamy kolegium redakcyjne, czyli każdy mówi, co będzie robił, na kiedy zrobi i jak zrobi.
i w ten sposób układamy sobie cały dzień pracy. Później cały dzień pracujemy, wracamy do domu, w jakimś sensie dalej pracujemy i od rana znowu pracujemy. Ja mówię, że praca dziennikarza radiowego to nie jest praca, tylko to jest hobby, bo jak ktoś tego nie lubi, to nie wytrzyma długo w tym zawodzie. Gdyby miała Pani określić współczesne radio w trzech słowach, jakie słowo użyłaby Pani? A mogę w dwóch? Pewnie. Teatr wyobraźni. Wiem, że to się gdzieś tam często przebija, to sformułowanie w mediach i w literaturze, ale naprawdę tak jest, bo zauważcie, że wszyscy, znaczy większość ludzi mówiła, że radio w pewnym momencie odejdzie do lamusa przez rozwój internetu. A nie stało się tak, ponieważ radio też zaczęło się rozwijać w internecie, nie? Bo w radiu może być strona internetowa, mogą być filmy, no i przede wszystkim jest głos, nie? I jak sobie to wszystko zsumujemy i zastanawiamy się, kiedy my słuchamy tego radia, to nam wychodzą takie prozaiczne momenty, nie? Dziennikarz radiowy towarzyszy nam w kuchni, w łazience, w samochodzie, czyli jest takim naszym towarzyszem podróży. Jeżeli dziennikarz radiowy dobrze nam nie sprzeda pewnych informacji, to nie będziemy sobie ich w stanie wyobrazić. Dlatego teatr wyobraźni, że nie mamy obrazu. Kiedyś słyszałem w wywiadzie z kabareciarzem, jak dziennikarz zapytał jednego, to był chyba Igor z para nienormalnych, czy chodzi na kabarety. A wtedy właśnie pan Igor odpowiedział mu, a czy pan po pracy chodzi do pracy? A jak to jest z panią? Czy słucha pani radia poza pracą? Słucham. A to jest zboczenie zawodowe, bo słucha się innych dziennikarzy, żeby wytykać ich błędy i czegoś się nauczyć, nie? Ja mam tak, że słucham radia bardzo dużo. Pisałam pracę licencjacką o radiu, pisałam pracę magisterską na temat radia. Teraz jestem w radiu. Faktycznie nie słucham Radia Kraków. Chyba, że faktycznie gdzieś tam się mi przewinie, że powinnam posłuchać na przykład siebie, bo później, nie wiem, idę do logopedy i, no, i mnie pyta, jakie błędy popełniłam, nie? Więc wtedy słucham, ale unika się swojej stacji, ale słucha się innych, żeby zobaczyć, w jaki sposób pracują. A ja też przez to, że mam zboczenie językowe, zawodowe, to zwracam uwagę na to, jak ktoś mówi. Czyli często jadąc samochodem zdarza mi się kogoś poprawiać, że nie jest, tylko jest, co też mówię swoim studentom na zajęciach. No właśnie, a jak już jesteśmy przy tych wpadkach językowych, jakie są takie, które są dla Pani najbardziej irytujące? Te, co mnie najbardziej bolą? Najbardziej mnie boli włączanie i to staram się naprawdę gdzieś tam wywalać z ludzkiego języka, szczególnie gdzieś tam w swoim bliskim otoczeniu. To wszyscy już włączają, bo jak wiedzą, że jestem w pobliżu, to się włącza. Oprócz tego niekończenie wyrazów i unikanie literek, właśnie jest zamiast jest, wszystko zamiast wszystko. Ostatnio też łapię się na tym, że wkurza mnie, jak ktoś mówi ilość osób zamiast liczba osób, co jest bardzo popularne teraz, szczególnie w mediach. No i bardzo irytujące jest też to, jak ktoś mówi, że jest, nie wiem, pod Muzeum Narodowym, a nie przed. Albo bagatelu. Na przykład. Sam się często na tym łapię. Czego Pani zdaniem brakuje we współczesnym radiu, a co czyni go wyjątkowym? To zacznę od wyjątkowości może. To jest ta magia chyba tego, że pracujemy tylko głosem, że gdzieś tam, jak jesteśmy w newsroomie, słychać ten taki szum całego otoczenia. Wszyscy biegają, piszczą, krzyczą. Mogą nie mieć humoru albo mieć świetny humor. Siadają przed mikrofonem, włącza się czerwona lampka, która dla nas dziennikarzy, no, jest świętością. No i zapada taka cisza i nagle wybrzmiewa głos, który jest zupełnie inny niż na co dzień. I to naprawdę wszyscy zmieniamy głos, jak nas stawiają przed mikrofonem, robi się taki bardziej ciepły, zapominamy o problemach i wtedy jesteśmy ze słuchaczem i myślę, że to jest piękne i wyjątkowe. Natomiast co mnie wkurza w radiu? Nie wiem, co mnie wkurza w radiu. Ja chyba jestem za bardzo zafiksowana na punkcie radia, żeby mówić o czymś, co mnie wkurza. A co dzisiaj radio może zaproponować studentom, którzy chcieliby wybrać tą drogę, ale może boją się, że jest to coś, co odchodzi właśnie do lamusa? Tak jak mówiłam na początku, według mnie radio nie odejdzie do lamusa, ponieważ zaczęło się bardzo rozwijać na różnych płaszczyznach, też tej telewizyjnej i internetowej. Co może zaproponować studentom? Ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś chce spróbować pracy w radio, to powinien zacząć właśnie od newsroomu, bo jeżeli nie nauczymy się wychodzić do ludzi, pytać ich o ich opinię, zdanie,
jeżeli nie nauczymy się posługiwać mikrofonem, sprzętem, to nic więcej w radiu nie osiągniemy. To jest taka typowa podstawa, obsługa mikrofonu, programów do nagrywania i nic nas tak tego nie nauczy jak Newsroom. Nie od dzisiaj wiadomo, że po dziennikarstwie ciężko ze znalezieniem pracy, a mimo to ludzie wybierają ten kierunek. Dlaczego? No bo to jest piękny kierunek, no mówmy się. No wiadomo, ja mówię znowu z perspektywy dziennikarza radiowego, nie? Ale zauważcie, że dziennikarz w jakimś sensie to też jest misja, nie? Że my stajemy, nie wiem czy tak myśleliście kiedyś o tym, że stajemy przed mikrofonem i jeżeli my czegoś nie powiemy, to do ludzi to w żaden sposób nie dotrze, nie? Bo jeżeli my opowiadamy o czymś, co się dzieje w Krakowie i nieważne, czy to jest jakiś przekręt, który jest na skalę całej Polski, czy to jest właśnie jakaś fajna, piękna uroczystość, ale jeżeli o niej nie powiemy, to Gdańsk się o tym nie dowie, nie? Więc my jesteśmy takim łącznikiem trochę i gdyby tego nie było, to ludzie według mnie byliby trochę ubodzy w tę wiedzę, nie? Bo nikt sam by pewnie nie szukał tego newsa, tak jak my szukamy. Jak dokończyłaby Pani zdanie, dobry dziennikarz radiowy jest albo powinien być? Wygadany. Bardzo wygadany, ponieważ eter nie lubi ciszy. Dziennikarz nie może być cicho. Musi jakoś tę dziurę, przerwy czymś załatać. I trzeba być bardzo wygadanym, żeby być dziennikarzem radiowym. I otwartym na pewno. Jaka jest według Pani przyszłość radia za 10, 20, 50 lat? Pytasz, czy się rozwinie, czy będzie stało w miejscu, czy... Pytam, czy się rozwinie, czy będzie stało w miejscu, czy może prześcignie telewizję. Jeżeli chodzi o popularność, bo wydaje się, że jednak telewizja jest bardziej popularna. Telewizja jest popularna, ponieważ my jesteśmy w dzisiejszych czasach wzrokowcami. Jeżeli oglądamy coś w telewizji, to po prostu patrzymy, nie musimy za dużo myśleć. No, ale teraz zastanówcie się też od drugiej strony. Macie telewizor w Krakowie? Macie? Ja nie. Nie, okej. Ale myślę, że dużo osób nie ma. Ja nie mam telewizora na przykład, nie? Więc często jest też tak, że ludzie nie wybierają telewizji, bo na przykład, nie wiem, oglądają coś w internecie, nie? A radio przeniosło się też do internetu, więc mogą też słuchać czegoś w internecie, nie? Nie wiem, u nas w studio w Radio Kraków też są kamery, można oglądać to, co się dzieje na antenie. Więc gdzieś tam gonimy telewizję, wiadomo, że jej nigdy nie prześcigniemy, ale trzeba się po prostu zastanawiać, co jest bardziej mobilne. I w tym przypadku to jest radio, no bo w samochodzie sobie nie włączymy telewizji. No, na razie jeszcze nie raczej. Ale wszystko możliwe. Wszystko przed nami, ale na razie radio tutaj jakby przoduje. Jeśli chodzi o autorytety, bardzo często nie tylko dziennikarze, ale też pisarze czy aktorzy wybierają sobie mistrza, mentora, który w jakiś sposób kształtuje ich drogę kariery. Czy Pani ma taki autorytet, który Pani naśladuje? Nie. Wolę nie mieć autorytetów. I ostatnie pytanie. Jakie miałaby Pani rady dla przyszłych dziennikarzy, czy dla osób, które chcą wybrać ten kierunek? I które zaczęły przygodę, tak? Ze studiami dziennikarstwa? Albo ja takie, które chcą zacząć. No to trzeba się wziąć od początku do roboty. I to jest tak, że przechodzimy na studia i mamy wachlarz możliwości, bo będąc na dziennikarstwie, też trzeba zwrócić uwagę na to, że możemy wybrać radio, telewizję, internet, prasę, możemy wybrać PR, możemy wybrać logistykę mediów, czyli mamy wachlarz, którego niektórzy nie mają, nie, na kierunkach humanistycznych, bo rozwijamy się w bardzo wielu kierunkach. I fajnie jest zacząć próbować od pierwszego roku różnych dyscyplin, po to, żeby gdzieś na drugim, trzecim wiedzieć, co chcemy robić i w to po prostu pójść. Bo teraz jest tak, że uczelnia daje możliwości. Czyli możecie pójść na praktyki, możecie pojechać na staż, a uwierzcie mi, jeżeli już się zaczepicie o jakąś redakcję, która Wam się spodoba, to naprawdę, jeżeli macie pasję, to Was tam zostawią. To nie jest tak, że dzisiaj w mediach nie da się pracować, bo są znajomości i jedna osoba pracuje tam 50 lat. Owszem, może w niektórych redakcjach tak, ale bez tych młodych ludzi, którzy mają też doświadczenie właśnie na przykład internetowe, telewizyjne, to radio i też inne media no nie mają szans, nie? Dokładnie. W takim razie my bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę i poświęcony czas. I żegnamy się z Państwem. Naszym gościem była dziennikarz Radia Kraków Dominika Baraniec. Dziękuję. Wiktoria Sewerycka, UPJP2. Powiedz mi może, czy słuchasz radia? Nie za bardzo. Dlaczego? Ponieważ jeżdżę raczej komunikacją miejską, no i tam nie ma radia. A chciałabyś może pracować w radiu, czy raczej odpada? Odpada.
Czy słucha pan radia? Tak. Jak często? Codziennie. Codziennie. A co by pan zmienił w radiu? Nic bym nie zmienił, wszystko jest w porządku, tylko żebym zniósł, jak się to mówi, licencję, żeby można było, każdy mógł, żeby radio po prostu założyć. Założyć. Czyli chciałby pan pracować w radiu, tak? Ja nie wiem, czy bym się nadawał, no. Czy słuchacie radia? Tak. A jak często? Codziennie. A co byście wywaliły z radia? Co was wkurza? Niepotrzebne reklamy. No, dokładnie. A chciałbyście pracować w radiu? No, spokojnie. Ale jako reporterka, czy może bardziej w audycjach siedzieć? W audycjach. Tak, w audycjach. Musiałam to przemyśleć. Dobra, dzięki bardzo. Czy słuchasz więcej radia, czy oglądasz więcej telewizji? W sumie to ani jedno, ani drugie. Dlaczego? Trochę radia, trochę telewizji, ale... A jakbyś miał wybierać między radiem a telewizją? Zależy, co jest ciekawego, gdzie. You watch more TV or listening radio? TV. Why? Because you get to watch something every week and you follow the characters. And I don't know, I like watching, because you get to see something too, it's not just listening. Okay. Słuchasz radia? Rzadko. A dlaczego? Bo słucham takiej muzyki, którą wybieram, że chcę słuchać w danym momencie. A co, czy słucha pan radia? No, czasem sobie posłucham. A co pana irytuje w radio, a co pan lubi w radiu? Najczęściej no muzyka, która jest przede wszystkim puszczana w radio, tak, no, a co najbardziej mnie irytuje, to przede wszystkim czasami przydługie reklamy i mało merytoryczne. Panie, czy słucha pani radia? Nie. Dlaczego? Żartowałam. Dobra, to słucha pani radia? Słucham. A jak często? Co półtora dnia. A chciałaby pani coś zmienić w radiu? Tak. Na przykład? Więcej polskiej muzyki. A chciałaby pani pracować w radiu na przykład? Oj, nie. A w starciu telewizja versus radio, kto wygrywa? No w tym momencie radio dla mnie, moim zdaniem, zdecydowanie wygrywa. A dlaczego? No może pani sobie sama odpowiedzieć na to pytanie? Dobra. Czy słucha pani radia? Tak. A jak często? No nie często. A chciałaby pani pracować w radiu? Nie. A co by pani zmieniła w radiu? Co się pani podoba, a co się pani nie podoba? No nie zastanawiałam się nad tym. A w starciu telewizja versus radio, co pani wybiera? No radio. Dlaczego? No bo przy radiu można jeszcze coś robić i nie trzeba skupiać się tylko na ekranie, nie? A oglądając telewizję, oglądasz tylko telewizję. Jak często słuchasz radia? W ogóle. Dlaczego? W ogóle nie mam na to czasu, bo w tramwajach już w ogóle nie puszczają, czasami w busach puszczali, jak się jechało, ale teraz już jakoś tak w ogóle nie słyszę tej muzyki, no czasami w sklepach. Kiedyś bardzo często, a potem przyszły wszystkie obowiązki i już się wolę wybierać sama sobie muzykę, jaką słucham na telefonie czy na YouTubie. A chciałabyś może kiedyś pracować w radiu? Nie. Jedyny powód, dla którego mogłabym pracować w radiu, to dlatego, że mam twarz do radia. A co byś zmieniła w radiu? Nic. Słuchasz radia? Słucham. A jak często? Zdarza mi się często, ponieważ jeżdżę samochodem i wtedy słucham. A co ci nie pasuje w radiu, a co ci się podoba w radiu? Podoba mi się muzyka i często nie podoba mi się, jak przerywają je wiadomościami muzykę. A chciałbyś może pracować w radiu w przyszłości? W przyszłości nie, ale w przyszłości tak. A ogólnie chciałbyś pracować w radiu? Chciałbym. Dlaczego? Jest to bardzo ciekawa praca, spotyka się wielu ludzi, robi się ciekawe rzeczy, można jeździć w różne ciekawe miejsca i można nawiązać sporo znajomości. A powiedz mi, w starciu telewizja versus radio, co wybierasz? Wybieram gazetę.